będziemy. Co? Przewietrzy się. Sklepę w flachę kupić. Żebrówkę. Dobry, sąsiadko. Znowu się spotkałyśmy? No. Jak się blisko mieszka obok siebie, to najczęściej będzie mi się pewnie spotykać. Znowu coś śmierdzi. A pani to wiecie, coś tam przeszkadza. Sataniści chyba działają na wyobraźnię, na jakaś pomoc, żeby tu nacisnąć. No, co to za winda, że tu nawet nie ma. W każdej windzie jest, wie pani, jak awaria, to się coś reaguje. Wciska, a tu nic, tylko piętra, nie wiem czy tu. Między drugim a pierwszym piętrem żeśmy się dostrzeli. Wie pani, między którym się zacięliśmy, bo zacięcie to jest zacięcie. To szlak nie trafi. Nie ma żadnych przycisków, żeby powiadomić jakieś biuro zgłoszenia awarii. Patrzę. Co pani panikuje? No to nic nie zaczęło się uspokoić. Nic, no ale ja już nie wytrzymuję. I to puścić. Najlepiej. Zawory. I ten smród, kurwa. Się ciągnie. Która godzina? No już pół godziny tu w tej windzie tkwimy. Szlak może człowieka trafić. No i co? Co zrobimy? Jak nikt się przyjedzie? Tak, ona co tak lata, wiesz, jak ja wiesz. Ja bym chyba kupię, wiesz. Ja bym się sejsajero najadła. Nie wytrzymuję tego tempa. Zachowuję się, aby zjadła grzyby jakieś, wiesz. To jest jakaś kurwa, wiesz. Ta numera. A jak ona się zachowuje, nerwowa jest, jak nie. Ja była nas na smyczy, wiesz? Nie, jakoś sobie w tej chwili trochę już uspokojam, no co to da. Nerwy nic nie pomogą. No pierdolę. Wszyscy w pracy, kurwa, a my co? Jak szprotki, kurwa. Na eksporcie. Przygotowują się do eksportu szprotki w oleju. Czarna mamba. Czarna mamba. Ani do przodu, ani do tyłu. No i kurwa co? Kaplica. Nie ma wyjścia, kurwa. Jak to mówię, ja pierdolę. No śminkę, powiedz śminkę. Weronika, śminkę masz? No mam, ale nie pożyczam nikomu. Mhm. Czemu? Nie, to nie higienicznie. Mhm. A co, masz opryczkę? Nie, ale wiesz, ty możesz mieć, ja od ciebie mogę dostać. Ja nie mam. Mozambik, kurwa. Kenia. Mhm. Kenia, kurwa, tak. Jeszcze czarnej pały tu brakuje i finał. Czarnego Murzyna. Jest wyjazd. Kurwa, dość. A poza tym jesteś satanistką. Szminki męża się nie wypożycza. Czemu? No wiesz co, tyle lat żyjesz i nie wiesz czemu. A wiesz, w ogóle nie denerwuj mnie, dobrze? Bo zaczynasz mnie wkurzać. O. Wyrażasz się nie wiadomo jak. No to już wystaw. No, wiesz co? Jak syna się zrobi. No strasznie. Nie wygląda na tego, nie? No nie wygląda, ale w końcu to wiesz, i świętego ruszyć. Siedzimy tu w tym zamknięciu, jak w tej klatce, to krew może zalać każdego. No właśnie, mnie już zalała. I w ogóle się do mnie już nie odzywaj, dobrze? Mhm. Daj mi święty spokój. Mnie już zalała. Niech każda sobie stoi spokojnie i czeka, aż nas otworzy. Koniec. Czego piszesz? Słuchaj, bo się naprawdę... O Jezu, ja czekam na to.
prosiłam cię, żebyś już mi dała święty spokój, ja sobie spokojnie będę czekać, nas otworzą. Tak, otworzą jutro. Nawet do jutra to ja sobie wolę spokojnie usiąść i przespać tu, ale bez żadnych komentarzy z twojej strony. Rozumiem się? Oui. No, koniec gadki. To koniec. Połóż się. Połóż się i kwicz. Z kim ja się tu zadałam? Z kim ja w ogóle mieszkam? W jednej kamienicy. Ja chyba wiedziałaś, w takie środowisko wchodzę, to ja przecież bym w ogóle tu... Szkoda gadać, zresztą powiem szczerze, że jak ją zobaczę na drugi raz, to będę ją dalekim uchem omijać. Będę ją dalekim uchem omijać i w ogóle dla mnie ona już przestała istnieć. Guantanamera. Crazy. Dokładnie. Tak. Tej gadka, tej zachowanie to już można w kół, już nie powiem, bo bym musiała się do niej upodobić, jak powiedziała, co mnie w kół po prostu, tylko powiem, że w kół mnie, ona, po żonie. No jedziemy, wreszcie. O w mordę, ruszyliśmy. Ile, z kopyta? 2,5 godziny. Z kopyta. 3 godziny. Przecież to księgę Guinnessa nas no. Pisać. Już mi nawet przeszła złość na to.